Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym pack openingu na moim kanale. Ale dziś mam dla was, mam nadzieję, coś specjalnego, ponieważ otworzymy sobie paczki 81 plus w oczekiwaniu na to, co wydarzy się o godzinie 19. Może będzie jakaś nowa promocja, tego nikt nie wie. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Mógłbym wam w ogóle też pokazać walkout Isco, który trafiłem w paczce za Division Rivals. Ale czy w ogóle jeszcze takie karty nas interesują jak Isco? Dziś chodzi tylko o Young Stars, Rising Stars. No nie wiem, czy uda się kogoś trafić, zobaczymy. Okej, tak więc jak możecie zobaczyć, Young Stars albo Rising Stars dostępne są, z tego co rozumiem, jeszcze przez 31 minut. Na szczęście ja przygotowałem sobie już teraz paczki, mamy 16 do otworzenia, tylko 81+, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie i też co będzie czekało nas o godzinie 19. Tak więc zobaczmy. Mam nadzieję przynajmniej na jeden walkout z tych 16 paczek i mamy, proszę bardzo, pierwszą paczkę. Czy będzie różowa flara? Różowej flary nie ma, ale za to jest Niemcy, S.O. Boateng albo Hummel z innej opcji. Nie ma, jest to Jerome Boateng. 86 oceny ogólnej. Dobra, ej, słuchajcie, to naprawdę nie jest zła paczka. Do tego Lacombe, Locombe, nie wiem jak to się czyta. Wiem jedno, 15 paczek do końca. Też nie wiemy, co czeka nas o godzinie 19. Mam przygotowanych dwa pońce, zobaczmy, bo teraz jest walkout. Znowuż nie jest fioletowy, jest to Brazylia. Lewy pomocnik. Chwilę myślałem, że to Neymar, ale narzekać nie mogę. Dwa walkouty w dwóch paczkach, no idziemy w naprawdę dobrym kierunku. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało dalej. Jeszcze Subasic, czyli banery. Kolejna paczka bez walkoutów i to nawet bez banerów, no ale zdarza się, no więc wybaczymy konsiliemu. Dwa walkouty, więc naprawdę nie jest źle. Jedną kartę różową, gdybym trafił, bym naprawdę przeszczęśliwy, ale ludzie otwierają po 100-150 tych paczek i często nie mają tych kart różowych, więc może być ciężko. Tutaj znowu bez banerów. I swoją drogą, jakie jest prawdopodobieństwo, że w tylko czterech chyba paczkach trafimy dwa razy tego samego typa? 12 paczek do końca. Zobaczmy kolejną. Niestety znów nie ma walkoutu, ale że przynajmniej były banery tym razem. Okej, okay, są. I to jest Savic. No, no takie życie, no. Neymar na paczce. Neymara w paczce bym nie chciał, wolałbym Viniciusa Juniora. No ale tutaj ani na jednego, ani na drugiego liczyć nie mogę. Jest Polska, czyli to będzie Kamil Glik. Znowuż jest walkout. Proszę, różową flarę pro. No okej, okay, spoko, ale na walkout nie mogę narzekać. Hiszpania, środkowo obrońca, czyli to... To nie będzie Ramos. To nie będzie Ramos. Już myślałem. Siema Gerard. Siema. Fajnie, ale mógłbyś być Ramosem. Okej, okay, ale nie mogę narzekać. Słuchajcie, trzy walkouty z 6 paczek jak na razie, czy z 7. Nie jest źle. Niestety, tym razem walkouty nie występują parami. Są za to banery. I w tej paczce jest Martinez i Donnarumma, którego też przed chwilą trafiłem. 8 paczek do końca. Jest walkout. Okej, okej. Znowuż bez fioletowej flary, ale spoko. I to jest Mohamed Salah. To mi się podoba. 89 oceny, przepraszam, 88 oceny ogólnej. Wjechał zawodnik Liverpoolu, no ale to mi się naprawdę mega podoba. Ej, naprawdę są chyba najlepsze paczki w FIFA. Słuchajcie, tyle walkoutów, ile tutaj jest. Jeszcze jest Luis Muriel Inform, więc to jest naprawdę fantastyczna paczka. Okej, lecimy dalej, słuchajcie. No, na razie nie pakujemy kart różowych, ale nie mogę na pewno narzekać, ile to jest. 5 walkoutów! 5 walkoutów z 16 paczek. To nie jest karta różowa, ale zobaczmy, kto to będzie. Napastnik, czy to jest... Czy to jest Luis Suarez? 91 oceny ogólnie, to są najlepsze paczki. To są najlepsze paczki na świecie. Nie otworzyliśmy jeszcze wszystkich 16, walkoutów mamy 5 albo ileś. Luis Suarez, Mohamed Salah. Przecież to jest niemożliwe, co się tutaj dzieje. No cały czas przyznam, czekam na tą kartę różową, ale z drugiej strony nie mogę narzekać. Suarez, Salah, przecież to jest niesamowite teraz. Niemcy, bramkarz, Bauman, oczywiście, że Bauman, wiedziałem. Oczywiście królem paczek nazwać się nie mogę, słuchajcie, bo do czasu, kiedy nie trafiłem ikony, nie trafiłem Toty, to na, no, tron jest pusty, znaczy Def raczej chyba na nim obecnie siedzi. Nie mogę się nazwać królem paczek, ale na pewno jest to godne otwieranie, słuchajcie, bo szczęście nam tutaj sprzyja niesamowicie. Zobaczmy, jeszcze 3 paczki do końca, jeszcze jeden walkoutik, jej, co wy na to? Nie, okej, okay, nie ma problemu, nie ma spiny, ja jestem zadowolony.
i czekam na kolejną paczkę, w której nie ma banerów, nie ma problemu. To była paczka przedostatnia z tego setu, ale mamy jeszcze ostatnią paczkę. No i czekamy na godzinę 19. Cały czas w paczkach jest też Mbappé. Gdybym ja go trafił, uła, to by było, ale powiedział to chyba każdy gracz FIFA. W tej paczce mamy ostatni łokaucik. Zobaczmy, co to będzie. Nie jest to niestety karta świecąca. Znaczy, wiecie, o co chodzi. Nie jest to karta różowa. Jest to Sommer 86-7. Oceny ogólnej inform. Może nie fantastycznie, ale na takiego informa nie będę narzekał. Do SBC każdego się przyda. Jeszcze Adam. Więc wyszło naprawdę genialnie. A teraz zobaczymy, co nas jeszcze czeka. W sumie wiecie co? Mam trochę końców. Otwórzmy jedną tą paczkę. To nigdy się nie kończy dobrze, kiedy to mówię, ale może tym razem nie. Zostań koza przez BC, to ci wychodzi zdecydowanie lepiej, chociaż mamy banery i jest to, że nie, czekamy na 19. No, tak więc doczekałem do godziny 19, jednak nagranie z godziny 19 wygląda tak, a w zasadzie brzmi tak. No, czyli nie brzmi, ale w sumie żadna strata, bo o 19 nie wyszła żadna nowa promocja, nie wyszły żadne ciekawe paczki poza tymi za 20 tysięcy i otworzyłem je wszystkie. Na szczęście udało się trafić kolejny walkout w dzisiejszym otwieraniu, którym był, jak widzicie, Thiago, więc nie najlepiej, ale z drugiej strony, czy ja mogę na cokolwiek dzisiaj narzekać? No nie wydaje mi się. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No, naprawdę było to solidne otwieranie. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piątka.